Hej moi kochani, zapraszam was na kolejny test na żywo. Dziś będzie kolejny hit internetu, jak widzieliście już po tytule. To będzie żelowa pomadka z kwiatkiem w środku. Zamówiłam sobie taką, widać z boku jak wygląda. I zaraz się przekonamy jak działa. Wiele osób podsyłało mi linki do tych pomadek, jak tylko się pojawiły. I powiem wam, że teraz są już naprawdę wszędzie. Zaraz wam pokażę z bliska. Mam takie złote opakowanie. I pomadka ma kwiatek, po prostu jestem tak zajarana, bo wygląda to prześlicznie. To jest prawdziwy kwiatek w środku. Podobno ma barwić usta, także zaraz się przekonamy, robimy zbliżenie. Dobrze, to co? Próbujemy, tak? Nie ma jakiegoś konkretnego zapachu. Okej, nakłada się gładko, jak taka wazelinka. Czuję, jakbym nałożyła na usta po prostu balsam. Jak widzicie, już zaczęła się utleniać. Troszeczkę zmieniła tutaj kolor na samej końcówce, ale niewiele. Nie no, nie wierzę. Zobaczcie, jak się kolor zmienił. Totalnie się utleniła. I tutaj, gdzie miałam bardziej suche skórki i gdzie nałożyłam jej chyba trochę więcej, jest bardziej czerwona. Jeśli chodzi o smak, to jest taki wazelinkowy, kwiatowy, coś takiego. Kolor to jest 002. I jak widzicie, jest to taki dosyć ładny, naturalny róż. Ok, jestem ciekawa, czy ta pomadka się łatwo zmywa. I czy zostawia ślad? Jak widzicie, wżarła się w usta, zostawiła trochę koloru, takiego właśnie odcienia różowego. Teraz jak ją trochę zjadłam, to jest dosyć gorzka w smaku. Taki typowo kosmetyczny smak, ale nic przyjemnego. Natomiast fantastycznie się jej używa. To chyba przez ten kwiatek, który tutaj mamy w środku, po prostu takie robi wrażenie. Najchętniej co bym zrobiła, to po prostu jakbym miała toaletkę, będę mieć za jakiś czas. Otworzyłabym i w ten sposób zostawiła, nawet bym jej nie używała, tylko bym tak zostawiła, bo wygląda po prostu ślicznie. Dajcie znać, czy mieliście styczność z tymi pomadkami z kwiatkiem i jak się wam sprawdzają. Gdyby nie smak, to dałabym jej 5 na 5, tak to daję jej 4 na 5, bo smak jest taki dosyć gorzki. Ale jest to niezły wynalazek faktycznie. Przeczytam wam jeszcze, co tu mówi producent. Wyciągi z naturalnych zwierzęcych i roślinnych ekstraktów i aktywne składniki penetrujące skórę, głęboko nawilżające. Słuchajcie, to jest totalnie nie po angielsku napisane, zupełnie niegramatycznie. No ale, że zapobiegają wysuszaniu ust i mają Ying Clear Water, świeże i nawilżające. Świeży i atrakcyjny kształt, hialuronowo owinięty kwiatek rozwijający się, pozwala twojemu pięknu, tak jak kwiatom i jak delikatnie atrakcyjny. No. Słabo im tu poszło z tym tłumaczeniem. Chyba to było z Google Translate. Mam nadzieję, że te zwierzęce ekstrakty to jest po prostu wosk pszczeli, bo nie wiem, oni tak to nazwali, ale mówię, jest to dosłownie przetłumaczone. Cały czas czuję w ustach gorzki smak, także coraz mniej mi się to podoba. I opis też mi się średnio podobał, natomiast szminka działa fajnie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, zostawcie kciuki do góry, jeżeli wam się podobało. No i jeżeli macie jakiekolwiek takie fajne rzeczy do przetestowania, które chcecie, żebym pokazała w odcinku, to koniecznie mi podsyłajcie linki, możecie na maile, możecie tu w komentarzach, najlepiej w komentarzach, żebyśmy wszyscy widzieli. No i to tyle, zostawcie kciuki w górę i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa.